шивэний толгой сүлэт ичлээ захалан идэш нутга зорин тэмүүлсэ гацр өнөрдөн өргөч яа хэлэнд зарагдсан оннаг ичлэн орхин нутгадан бүйж яна зарагдсан оннаг ичлэн орхин нутгадан бүйж яна Помник Сухе Батор. Święto narodowe. W Mongolii święto nadal. Parlament. Чингис хан Гандан. Świątynia buddyjska Gandan. Największa, najważniejsza świątynia buddyjska w tym kraju. Marnie trochę wygląda, ale dobrze, że w ogóle jest ta świątynia. Po latach rządów komunistycznych jest powoli odbudowywana. Świątynia Lamy. Don't know what to do, but the blue door,
Таңдым маржандарым элери шерши аң мен аралбатын каңгадуу болсун орай курай шерши Pałac zimowy Bogdy Hana w Ulaanbaatar, władcy duchowego i politycznego. Było 8 Bogdy Hanów w historii Mongolii. Ostatni zmarł w 20 latach XX wieku. Po śmierci jednego Bogdy Hana wybierano następnego, szukano jego reinkarnacji w Tybecie najczęściej. Pałac składa się z wielu budynków o przeznaczeniu oficjalnym, mieszkalnym, urzędowym. Ciekawe wyposażenie, zabytkowe, ale niestety nie wolno filmować we wnętrzu. Na wzgórzu nad Ulaanbaatar jest pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej, którzy wyzwolili Mongolię. Ulaanbaatar, widziany spod pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej. Na wzgórzu Zaisan. Jesteśmy na wzgórzu Zaisan, nad Ulaanbaatar. Teren wdzięczności Armii Radzieckiej. Od rewolucji październikowej. Walki z białymi. Do Gagarina tutaj się historia kończy. Hanów nie ma. Bo Han mongolski 8 razy napadał na Moskwę, niszczył, palił. Nie był lubiany w Związku Radzieckim. A teraz czci się Hana, Czyngis Hana i jego potomków. Łącznie z Tamerlanem, Kubilajem.